Państwu w imieniu organizatorów ustawy, którą będziemy oglądać. Chciałam serdecznie Państwa powitać w towarzystwie naszego gościa, pana Jarosława Krajnińskiego, regionalisty, człowieka, który związany jest z wieloma stowarzyszeniami zagłębiowskimi. I tutaj, panie doktorze, bardzo prosiłam o pomoc. Właśnie. Zapewne kilka tych stowarzyszeń regionalnych, kilka nas wpadnie w trakcie wystąpienia naszego gościa. Ale zanim to nastąpi, chciałam również przywitać młodzież. Bardzo się cieszymy, bibliotekarze, że przychodzicie do nas i zaglądacie. Młodzież z gimnazjum nr 10 z ulicy Wojska Polskiego z dzielnicy Mirka. Bardzo serdecznie Was witam wraz z pedagogami, z nauczycielami. Mam nadzieję, że i wystawa, i to, co zostanie tutaj powiedziane, zapadnie Wam głęboko w pamięć. Po wystąpieniu pana doktora Krajnińskiego zapraszam oczywiście do zwiedzania wystawy, a później do rozmów kuluarowych. W takim razie oddaję głos. Dziękuję. Żeby nie być osadzonym na megalomanii, to teraz mówię, że nie jestem doktorem. Ale już pewnie niedługo. A nie, chyba długo. Jakby tytułem uzupełnienia tej prezentacji, za którą pani dyrektor bardzo dziękuję i też dziękuję za zaproszenie, bo może być dla niektórych tam moje zaproszenie tutaj dosyć dziwne, dlatego że ja pracuję w Muzeum Miejskim Szlegarka, czyli w Dąbrowie Górniczej, mieszkam w Dąbrowie Górniczej. Jeśli chodzi o te stowarzyszenia, to rzeczywiście jestem członkiem, ten może tutaj najważniejsze w dniu dzisiejszym, bo jestem członkiem stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. To jest takie stowarzyszenie, które jak powstawało, nazywało się Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego, ale żeby nie ograniczać członkostwa tylko do gmin czy miast, więc usunięto słowo miasta, więc teraz mogą być w tym stowarzyszeniu albo osoby fizyczne, tak to się mówi, albo jakieś organizacje, także szkoły czy jakieś instytucje. Jest jedna jednostka wojskowa, która jest imienia Kazimierza Wielkiego, na przykład w Bydgoszczy, czy Uniwersytet imienia Kazimierza Wielkiego i tak dalej. Więc w takim razie, co ja takiego mam do powiedzenia o tej dziedzinie, prawda? Otóż zanim zacząłem pracować w Dąbrowie Górniczej, pracowałem przez kilkanaście lat w Muzeum Zagłębia w Będzinie. Czyli generalnie miałem możliwość mówienia, że zamek w Będzinie to jest mój zamek. I kiedy dostałem zaproszenie tutaj na to spotkanie tutaj z Państwem i przy okazji otwarcia wystawy Królewskiej Miasta Rzeczpospolitej, to tak troszeczkę się zastanawiałem, o czym jak gdyby tutaj powiedzieć, gdzie się te myśli skoncentrowały, czy skupiły wokół dwóch tematów. W końcu musiałem się zdecydować na jeden, aczkolwiek to będzie taka opowieść trochę dotykająca różnych rzeczy. Głównie w kontekście oczywiście będzie następny tytuł Kazimierz nad Przemszą, za chwilę go trochę jeszcze wytłumaczę. Będzie, który jest tym najbardziej znanym i najbardziej znanym nam tutaj mieszkańcom Zagłębia, prawda, miastem królewskim. Właściwie taką najważniejszą królewszczyzną. Więc jak gdyby skoncentruję się, nie będę mówił o wszystkich miastach królewskich w Polsce, bo byłoby trochę nie na dzisiaj, ale rzeczywiście o tym nam może najbliższym tutaj sercem, najbliższym, no nie wiem, czy Państwo mają jakieś uczucia względem miasta, względem Będzina, ale nawet jakby popatrzeć na takie różne inicjatywy, prawda, kiedy wybieramy symbol Zagłębia i tak dalej, to zawsze ten Będzin, zamek, w znaczeniu zamek, on się gdzieś pojawia bardzo, bardzo łatwo, bardzo naturalnie. Nawet jak wychodzą książki w województwie śląskim, muzea województwa śląskiego, no, bardzo mamy zamek w Będzinie i tak dalej. Ja zawsze mówiłem, że to Będzin ma po prostu szczęście, że jest na literę B. Prawda? Więc jakby jak mamy chron alfabetyczny układ miejscowości, to zawsze gdzieś jest na początku. Sosnowiec już nie ma tak dobrze. A zamek w Będzinie ma. Dlaczego Kazimierz nad Przemszą? Proszę Państwa, zanim przejdę już do meritum, to powiem, wytłumaczyć ten tytuł. Zdarza mi się czasami coś napisać, ten tytuł jest taki trochę świadomie literacki, świadomie pewną aluzją, dlatego że tym obchodziliśmy, ojej, się teraz mówią rocznicę urodzin, tak? W czasie miasta, ale urodzin Kazimierza Wielkiego była 700. Właśnie przy okazji
tychże urodzin powstało właśnie to stowarzyszenie, znaczy może wcześniej powstało, ale ono się bardzo mocno włączyło w obchody roku, jak w ogóle nawet było ogłoszone rok Kazimierza Wielkiego, czy Sejm nie ogłosił, ale te miasta niektóre to obchodziły. I wtedy zostałem poproszony o napisanie książki o związkach właśnie Kazimierza Wielkiego z Będzinem. To nie jest wbrew pozorom takie proste, to znaczy jedna rzecz. Kazimierz Wielki nigdy w Będzinie nie był. Albo inaczej, my nic nie wiemy, czy był. Nie ma żadnego dowodu na to. Myślę osobiście, że był. Natomiast nie ma żadnego. Po czym my poznajemy, czy dana osoba, mówimy o średniowieczu, jakimś królu, jakimś władcy, prawda? Z okresu średniowiecza. Albo musiałby wystawić jakiś dokument ważny. I my wiemy, prawda, jest dokument, że wystawiony w, dajmy na to, Będzinie i data. Nie ma takiego dokumentu. I jak są jakieś zapisy, roczniki, kroniki i tak dalej, też nigdzie nie ma żadnej podróży Kazimierza Wielkiego, żeby był w Będzinie. Z drugiej strony patrząc, jeżeli to była dla Kazimierza Wielkiego dosyć ważna budowla, miał zamku, on wyszlokował miasto Będzin, mieszkał w sumie niedaleko, bo w Krakowie, z tym, że mieszkał król, w średniowieczu królowie, no, jakby dwór królewski, cała kancelaria była tam, gdzie król jest. Jak król się przemieszczał, to i kancelaria się przemieszczała, prawda? Więc pamiętam, na studiach się śmieliśmy z takiego określenia, to się jakoś nazywało nawet, bo fachowo po łacinie rex ambulans, czyli król podróżujący, rex ambulans. Więc siłą rzeczy kierunek Kazimierz Wielki musiał być w tym Będzinie, ale jakby dowodu na to nie mamy. I wtedy właśnie powstała książka Kazimierz nad książką, która miała swoje perypetie z ukazaniem się. Nie wiem, czy biblioteka ma tę książkę. Nie będziemy sprawdzać. Sprawdzimy. Jakby co tam mam jeden egzemplarz, to mogę dać. Taka bardziej albumowa wydawnictwo, są piękne fotografie i zresztą i dlatego pozwoliłem sobie wykorzystać ten tytuł i także te fotografie. Część tych fotografii będą za chwilę w prezentacji. Książka, jedno z perypetii tej książki, bo to się musiało ukazać w formacie kwadratowym, co nie było to takie proste, się potem okazało. Ilustracje też były przygotowane w formacie kwadratowym w związku z tym, dlatego też będą tutaj w formacie kwadratowym. Nie zawsze są dobrze jakby, znaczy no starałem się tak kadrować, byłoby dobrze, ale nie zawsze to jest gdzieś. A zresztą prezentacja, zresztą tą prezentację nie do końca pasuje. Także dobrze, to zaczniemy, mogę prosić o kliknięcie. Najpierw taki trochę temat szerszy, jest to dosyć znana mapa, może znana dla kogoś, kto zna, dla kogoś, kto nie zna, może mniej. To jest pogranicze województwa krakowskiego i księstwa siekierskiego. Tutaj, może podejdę, pokażę. To jest granica między, po tej stronie mamy księstwo siekierskie, po tej stronie województwo krakowskie. Mapa pokazuje ten obszar jakby zagłębia pod koniec XVIII wieku. I co tutaj jest istotne na tej mapie, dlaczego to chcę w ogóle pokazać, to to, że miejscowości mamy pokazane trzema kolorami, prawda? Mamy zaznaczone albo na żółto, albo na fioletowo, albo na czerwono. I ta kolorystyka pokazuje właściciela danej miejscowości. Wiemy, że w Staropolsce, znaczy w danej Rzeczpospolitej, w pierwszej Rzeczpospolitej były trzy formy własności. Dzisiaj mamy dwie, prawda? Myślę, że dwie, prywatna i państwowa. To wtedy też była prywatna, czyli szlachecka. To są te miejscowości zaznaczone na żółto. Tu jest jeszcze własność kościelna, której dzisiaj już nie ma w takiej skali, w znacznie mniejszej skali jest niż to, co było wtedy, są wszystkie te miejscowości na fioletowo. I wreszcie własność państwowa, czyli królewska, zależy kto był władcą, czy książę, czy król, prawda? Więc to są te miejscowości zaznaczone na czerwono i od razu myślę, że to widać, mam nadzieję, że widać, że miejscowości zaznaczone na czerwono jest najmniej. To jest to, o czym mówiłem, że w naszym regionie rzeczywiście tych królewszczyzn nie ma za dużo. Mamy miasto Będzin. To jest mapa, tutaj mamy Będzin. To jest mapa z XVIII wieku, z końca XVIII, znaczy pokazująca obszar ten pod koniec XVIII wieku. Mamy Dąbrowę i Wańczyków. Wańczyków, tak? Co z nas jest chyba znany. Natomiast w średniowieczu oczywiście ani Dąbrowy, ani Wańczykowa nie było. Miejscowości podległe pod Będzin to są dzisiejsze dzielnice Dąbrowy Górniczej, Ciężkowice, Bogoszyn, Jaworze, nie całe te wsie, ale ich część. I to jest w ogóle pierwsza zagadka dotycząca królewskiego Będzina, bo jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę, że miasto Będzin powstało stosunkowo późno, oczywiście dawniej niż Sosnowiec czy Dąbrowa Górnicza, natomiast właściwie pozostałe miasta naszej okolicy, czy to weźmiemy Sławków, Olkusz, Siewierz, niewielkie miejscowości, ale one generalnie nawet Czelać jako miasto jest starsza od Będzina.
Przywilej lokacyjny Będzina jest późny, to jest 1358 rok. Jest jakby zastanawiające, że dlaczego te miejscowości, które powinny służyć zamkowi w Będzinie, prawda, bo sam zamek się nie utrzyma. Jak była fundacja, jakaś, czy to będzie kościelna i tak dalej, no to mamy zamek i wsie, które pracują na dany zamek. To wsie, które należały do Będzina, są właśnie no, tak daleko, aż po drugiej stronie Białej Przemszy. Tu jak jest szkoła z nich, to macie bliżej tam, czy Będzina było do Szczakowej czy do Głuszyna. To jak na warunki średnie wiesz, to był kawał drogi. Wszystkie pozostałe miejscowości w naszym regionie to były najczęściej albo kościelne, albo prywatne. Bardzo ważne są te dwa kompleksy dóbr kościelnych. Otóż mamy do czynienia z księstwem sibierskim z jednej strony i z drugiej strony tutaj na wschodzie z kluczem sławkowskim. Przy czym jeśli chodzi o księstwo siewierskie, też możemy mówić o kluczu siewierskim. Klucz, czyli grupa miejscowości połączonych wiele organizm gospodarczych. Jest jakaś stolica klucza, czyli w tym przypadku Sławków lub Siewierz, prawda? I ileś wsi, które należą do tego jednego, no zazwyczaj do jednego gospodarza, do jednego właściciela. W tym przypadku właścicielem obu kluczy był biskup krakowski. Klucz sławkowski należy do najstarszych uposażeń w ogóle biskupstwa krakowskiego. Obydwa zostały zlikwidowane, to jest temat w ogóle na osobną historię, w sposób gwałtowny, po prostu w czasie sejmu czteroletniego zabrano biskupom te dwa klucze. Tak po prostu, taki duży, gigantyczny skok na kasę właściwie się dokonał w XVIII wieku. A klucz siewierski, czy potem księstwo siewierskie, gdyby był kupiony od książąt śląskich, gdyby był kupiony przez króla, to byłaby kolejna królewszczyzna, prawda? Ale skoro kupił to biskup Zbigniew Oleśnicki, więc kupił dla biskupstwa, czyli nie dla siebie osobiście, ale dla kapituły krakowskiej, więc jakby stało się to własnością kościoła i dobrami kościelnymi. I Będzin, ten królewski Będzin, wciśnięty jest między te dwa klucze, plus kilka oczywiście miejscowości prywatnych, właścicieli szlacheckich. Mamy kilka rodów takich staropolskich w naszym regionie. W średniowieczu, we wczesnym średniowieczu to byli Gryfici, później się pojawili Lujżowscy, wreszcie Mieroszewscy, może taka najbardziej znana u nas rodzina. Kilka innych oczywiście mniej znaczących, ale Będzin był tą królewszczyzną. I dziwna rzecz, proszę Państwa, ja się wielokrotnie nad tym zastanawiałem, że ten Będzin tak jak powstał, tak trwał i tak w zasadzie się specjalnie nie rozwinął, moglibyśmy powiedzieć. Nawet w XIX wieku, kiedy nastąpiła tak gwałtowna tutaj industrializacja, czy urbanizacja, czy no, całe te wszystkie procesy, które powołały do życia Zagłębie Dąbrowskie, Sosnowiec się rozwinął, Dąbrowa się rozwinęła. Notabene Dąbrowa to jest na gruncie mieszczan będzińskich powstał. Wieś Dąbrowa to jest grunt dawnych mieszczan będzińskich, a Będzin takie małe miasteczko generalnie. Nie chcę się rozwodzić nad przyczynami boeckiej koncepcji, dlaczego tak się stało. W każdym razie w różnych okresach, czy to Siewierz miał większe znaczenie, czy Sławków nawet, proszę, we wczesnym średniowieczu, prawda, kiedy podczas Srebro i Ołów. Będzin jest takim miastem, które się jakby więcej nie rozwinęło, ale pod jednym względem był bardzo ważny. Był bardzo ważny punkt strategiczny, militarny. Czyli mamy zamek, prawda? Zamek, który powstał w miejscu wcześniejszego grodu. Może puścimy dalej. W miejscu poprzedniego grodu, tutaj mamy takie zdjęcie troszkę za mgłą, trochę artystyczne, może dalej. I teraz parę słów właśnie chcę powiedzieć o zamku, dlatego że chcę się skoncentrować na tych miejscach, które jak gdyby są pozostałością po Kazimierzu Wielkim, w tym królewskim mieście w Będzinie. Zamek oczywiście jest główną budowlą. Tu mamy fragment tegoż przywileju lokacyjnego. Przywilej mówi o tym, że miasto jest lokowane pod zamkiem naszym. Czyli jakby analizując dokument średniowieczny, możemy powiedzieć, że zamek jest wcześniejszy niż miasto. Sam zamek oczywiście nie powstał w miejscu przypadkowym, ani w jakimś, tak jak my to mówimy, o lokacji miast, prawda, że na surowym korzeniu. Czy miasto też będzie nie powstało w miejscu, nie wiem, Łąki, tak jak Sławków na przykład. Czy wiele innych miast, tylko w miejscu już wcześniejszej osady. Przypuszcza się, że ta osada była na prawie polskim, ale generalnie chodzi o to, że gród będzie istniał już od IX wieku. Jak się spojrzy, zwłaszcza na mapy, to widać fantastyczne usytuowanie góry zamkowej w Będzinie, bo to jest taki klin wciśnięty w zakole Czarnej Przemszy,
I wprawdzie góra Dorodka jest wyższa, dosyć znacznie. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był na Dorodce. Jeżeli się wjedzie na Dorodkę, to góra zamkowa w Będzinie jest po prostu w dole. Zresztą jest w dole. Dorodka jest znacznie wyższa. Ale to właśnie Będzin był świetnie położony strategicznie. Prawda? Jeszcze Czarna Przemsza to było po prostu rozlewiska, bagna i tak dalej. Praktycznie góra niedostępna tylko od strony południa i od strony wschodu. Od południa zresztą zaczęło się rozwijać miasto, a od wschodu to były jedyne obwarowania wczesnego ogrodu. I w tym miejscu powstał zamek w Będzinie. Zamek, który myślę każdy mieszkaniec Zagłębia zna. Kiedyś jeden prezydent Gombrowie Górniczy w Będzinie, nie chcąc złożyć na pieniędzy na kulturę, na zamek, powiedział, że zamek 700 lat stał, to i drugie 700 postał. Miał filozofię. Wszyscy to znamy, ale proszę Państwa, czy Kazimierz Wielki taki zamek widział? Jeżeli go widział, to ale zakładamy, że widział, prawda? Otóż niezupełnie. Mogę dalej? Tu sobie pozwoliłem przedstawić kilka rycin takich najstarszych zamków w Będzinie. Chronologicznie rzecz biorąc, najstarszy jest ten rysunek, taka akwarelka. I jej można by poświęcić całą stronę spotkanie. To jest początek XVI wieku, czyli w zasadzie taki późnogotycki jeszcze obraz. Ostatnio XVI wiek oczywiście mamy już renesans, ale sposób rysowania i tak dalej jest zdecydowanie późnogotycki. To jest fragment większej całości, gdzie mamy trzy miasta. Sławów, Olkusz i właśnie Będzin. A tak właściwie to jest w ogóle fragment większej całości. To jest pewna taka trasa Palatyna niemieckiego, który jechał najpierw z Neuburga w Niemczech przez Śląsk do Krakowa, do swojego stryja bodajże, do Zygmunta Starego, jakiś tam jego, znaczy coś dalej niż stryj. Więcej było tych różnic pokoleń. Potem z Krakowa pojechał do Berlina i z Berlina z powrotem do siebie, do Neuburga na południe. Co 30 km się musieli zatrzymać na nocleg, mieli ze sobą rysownika, który rysował miejsca, w których się zatrzymywali. I to jest kapitalne źródło w ogóle dla... Tam jest 70 miast narysowanych, ze Śląska, z Polski, z Niemiec i z Czech. Z tych 70 miast, proszę Państwa, to są dla 65, to są najstarsze wizerunki. I to nie tylko do takich miast jak Będzin, ale także do takich miast jak Berlin. W tej serii jest najstarszy wizerunek Berlina. Drugi wizerunek Krakowa. Najstarszy jest tak zwany z tej kroniki Szedla, ale on jest trochę fantastyczny, bo tamten ten najstarszy to nie był rysowany z autopsji, nikt go nie widział. Po prostu narysował to średniowieczne miasto. Prawda? Oczywiście trochę się zgadza, mamy Kazimierz, Wawel i tak dalej. Ale to jest przez rysownik, który usiadł sobie na szkicowo, potem wrócił do domu i domu narysował. I co jest zastanawiające w tym rysunku, to proszę zwrócić uwagę, to mamy zamek w Będzinie. Zupełnie wygląda inaczej niż to, co mamy dzisiaj. Będę o tym mówił, tam jest z tyłu wieża, a to jest ten budynek mieszkalny. Wcale nie tak, jak to zbudował potem Lanci na przykład, gdzie mamy tą część wyższą i część niższą. Tam jest taki wizerunek z około 1800 roku, czyli jeszcze też przed odbudowy tej XIX-wiecznej. A to jest odrys, fantastyczny odrys, to znaczy malowidło jest oryginał na ścianie Pałacu Mieroszewskich w Będzinie. Po prostu Mieroszewski sobie zażyczył, oprócz tego, że widział zamek przez okno, a zamek był po drugiej stronie granicy, prawda? Po drugiej stronie Czarnej Przemszy. Namalował sobie zamek. On jest o tyle bardzo wartościowy, że przede wszystkim jest pokazany zamek dolny, tak zwany, którego mało się do dzisiaj zachowało, ale potem jeszcze do tego przejdę. Można dalej? To jest powiększenie całego tego wizerunku w Będzinie. Tak jak mówię, najważniejsze rzeczy, zmiany, które widać na rysunku do tego, co wiemy dzisiaj, to zamek zupełnie inaczej wygląda i kościół Świętej Trójcy, prawda? Mamy osobną dzwonnicę i osobno budynek kościoła. I rzeczywiście to, że dzwonnica jest, czy wieża jest przy kościele, to jest dopiero XVII-wieczna przebudowa barokowa. Natomiast wcześniej dzwonnica była rzeczywiście osobna. Mamy dalej. I to jest, ja już się kiedyś tym zajmowałem, dokładnie jakby analizą poszczególnych elementów zamku w Będzinie, jakby kontynuując to, jak ten zamek mógł wyglądać wcześniej, czyli jak go widział Kazimierz Wielki, a jak go widzimy dzisiaj. Są przykłady takich wież jak ta w Będzinie. Bardzo ciekawa jest ta wieża w środku. To jest miejscowość Stramberg po stronie czeskiej. Co mnie zwróciło,
Fantastyczne miasteczko, polecam. Ja o Czechach to mówię długo, ale fantastyczne miasteczko, do którego bardzo polecam pojechać. To proszę Państwa, jest przy samej wieży, która jest taka, jak będzie zbudowana z kamienia, jest taka przybudówka drewniana, klatka schodowa. Jak się Państwo wiedzą, jak mamy wieżę zamku w Będzinie, to w połowie wysokości mamy taki osłon, prawda? To są dawne wejście. I myśmy zawsze to interpretowali w ten sposób, że tam się przystawiały na przykład drabiny. I dopiero w połowie wysokości wieży jest wejście do wieży. A w tym zamku jest zachowana taka cała taka budowla z drewna. I tam jest właśnie klatka schodowa, czyli w niemieście to musiało być drabiny. To mogła być jakaś taka po prostu przyczepiona, przyklejona do muru budowla. Niewątpliwie jednak na pewno wieża zamku w Będzinie była wyższa niż obecnie. Obecnie się kończy krenelażem, czyli takimi barkami, ząbkami. Wcześniej ona miała cztery kondygnacje, przy czym to nie są cztery piętra, tak jakbyśmy dzisiaj popatrzyli, że piętro rośnie średnio 2,5 metra. Tylko tam są te kondygnacje różnej wielkości. Ale wszystkie te średniowieczne, takie typowe wieże, były właśnie czterokondygnacyjne. Obecnie są zachowane trzy, nie ma tej czwartej. I ta czwarta najprawdopodobniej była zbudowana z cegły. Chyba na następnych slajdach będzie. Kilka innych przykładów mogę. Po prawej stronie mamy wieżę zamku w Olsztynie. Podobno jest w Chęcinach. Podobno wczoraj widziałem w telewizji w Chęcinach jakieś tam duże prace w ciągu ostatnich dwóch lat wykonywano, więc nie wiem. A ta po lewej stronie to jest taka wizualizacja komputerowa wieży zamku w Będzinie właśnie z tą częścią ceglaną, z tą częścią budową. Potem będzie pokazane w całości. Tutaj go tak nie widać, ale to łatwo jest, proszę Państwa, historykowi, czy archeologowi, czy komukolwiek napisać, że obecny kształt wieży zamku w Będzinie są 2/3 dawnej wysokości. Myśmy sobie spróbowali po prostu to przełożyć na rysunek i komputerową rekonstrukcję zamku i dorobiliśmy tą 1/3 i się okazało, że jest monstrualnie wielka. Jakoś aż nie pasuje. Jak było w rzeczywistości, nie wiemy. Na pewno nie kończyło się takim krenelarzem, jak tam w ogóle takim bardzo gotyckim. To trochę grafik już sobie trochę popuścił wodze fantazji, pewnie była jakaś prostsza konstrukcja. Ale potem zobaczymy cały zamek. Mogę dalej? Teraz to jest to wejście, o którym mówię. Prawda? To jest pierwotne wejście do wieży zamku w Będzinie. To, które się wchodzi z dziedzictwa, jest XIX-wieczne. Pierwotnie było tutaj kwestia właśnie, czy tam były drabiny, czy jakaś przybudówka. To jest... jak gdyby, no dzisiaj już tego nie wiemy. Proszę sobie wyobrazić, mamy wieżę, 2/3, dostawmy jeszcze 1/3, prawda? Wyjdzie nam poza kart zdjęcia tak naprawdę, taka budowa. Bardzo ważną jak gdyby częścią, jeśli chodzi o zamek, jak on mógł wyglądać w średniowieczu, to jest kwestia bramy, węzła bramnego i budynku mieszkalnego, czyli tego kasztelu, bo dzisiaj on jest taki. To się nazywa wieża kwadratowa, to budynek mieszkalny. Ale rodzi się pewne pytanie, dlatego że nie ma, proszę Państwa, analogii w architekturze średniowiecznej do czegoś takiego. Nie ma. Natomiast są nieco inne. Mogę dalej? Proszę zobaczyć. To, co już o czym mówiłem, to jest fragment tej rodziny z XVI wieku. To jest przykład wieży w Siedlęcinie. A nawet tamta z 1800 roku rycina pokazująca zamek w Będzinie przed budową Lanciego, przed tą przebudową, tam też nie ma tych dwóch poziomów jak gdyby. To jest taka rekonstrukcja, ona jest trochę bajkowa, rekonstrukcja zamku w Będzinie, fragment tejże rekonstrukcji z okresu międzywojennego. Ale ciekawa rzecz, że autor tejże rekonstrukcji też budynek mieszkalny zrobił w formie takiego jednolitego kasztelu, prawda? Bo tak się średniowieczu budowano, czyli było kilka kondygnacji, cała taka... Czasami są zamki, które są tylko tą wieżą i dookoła jest mur, prawda? Jest kilka takich przykładów nawet na ziemiach polskich. I tu mamy przykładowo, to jest klatka schodowa jest obok. Czyli to jest sama ta budowla wieży. No ale przede wszystkim ta rodzina z XVI wieku, prawda? I teraz tak, czy rzeczywiście moja interpretacja, ona nie jest jakoś na 100% potwierdzona, ale gdzieś tam cały czas te dyskusje trwają. Była taka, że po prostu jak zamek popadał w ruinę, to część tego budynku mieszkalnego jakby psuła się szybciej, prawda? Popadała w ruinę szybciej. I kiedy w XIX wieku podjęto odbudowę,
wschodnia część tego budynku była trochę o jedno piętro wyższa, a ta druga część o jedno piętro niższa. I wtedy, kiedy Lanci odbudowywał zamek, jak gdyby dostosował się, już nie chcą dobudowywać ścian, prawda? Więc jakby dostosował się tylko do tych wysokości. I stąd mamy ten wizerunek tak charakterystyczny, który jest do dzisiaj. Ale właśnie, czy tak było wcześniej, śmiem mówić. Natomiast sama ilustracja pokazuje zaskakujące. Nie wiem, czy Państwo kojarzą też zamek będzie. Po tej stronie wystają takie dwie belki. W stronę parku patrząc. Na taki mur, jest murek taki i dwie belki. To rzeczywiście coś było. Jakiś taki wybórz, albo to było na nic, tak zwane, czyli toaleta dla mieszkańców. Mamy też jeszcze z przodu, jakby przed zamkiem, ale to już trudno powiedzieć. Sama ilustracja jest tak. Z jednej strony jest to oczywiście dzieło sztuki, prawda, czyli pewna wizja artystyczna, ale z drugiej strony w wielu przypadkach, jeśli chodzi o całą tą serię tych według, potwierdzono, że tak powiem, prawdziwość tych wizerunków. Nie budowy, nie budynków miejskich, bram i tak dalej. To było rysowane tak jak gdyby, no tak po prostu sztampowo. Ale obiekty takie jak właśnie kościoły, jak zamki, jak to już są rzeczywiście budowane, czy rysowane bardzo dokładnie. Co więcej, bo na początku w ogóle nie wiedziano, skąd się wzięły te ilustracje, kiedy powstały i tak dalej, to doszli do tego badacze, analizując po prostu rysunki. Dla przykładu powiem, że tak jak mamy na przykład Wawel, część Wawelu jest dach spalony, a wiemy, w którym roku był pożar w Wawelu. I na przykład w ten sposób analizując, doszli do tego, kto malował, kiedy i w jakich okolicznościach. Dobrze, idziemy dalej. Króciutko o wszystkim. Mamy tą wieżę bramę, prawda? Znaczy dzisiaj trudno powiedzieć, żeby jest wieża bramna, bo mamy po prostu, tak mówiąc, brutalnie wchodzimy przez jedną dziurę w murze, idziemy kawałek, druga dziura w murze i jesteśmy na dziedzińcu. Natomiast w średniowieczu było troszeczkę inaczej, można prosić. Zresztą to jest najbardziej chyba zagadkowa część, jeśli chodzi o zamek w Będzinie, dlatego że to jest zdjęcie zrobione przed odbudową tą w latach 50. Jakbyśmy stali przy tym wejściu na zamek w Będzinie, mamy przed sobą dzisiaj mury, prawda? A za tym murem jest karczma. Natomiast wcześniej było coś takiego i tam wtedy dziedziniec. Czyli to generalnie było zniszczone. Co więcej, podczas prac archeologicznych odkryto w tym miejscu, że tutaj jeszcze tu mamy to wejście. Dzisiaj wchodzimy tędy i tu jest wejście na dziedziniec. Natomiast podczas prac archeologicznych odkryto, że tak, tu był jeszcze jeden mur, a ten mur tutaj, przy samym budynku mieszkalnym, jest późniejszy. I stąd zrodziło się takie przypuszczenie, że wejście na zamek wyglądało się w ten sposób, że tu była wieża bramna, zadaszona, prawdopodobnie trzykontygnacyjna. Trzeba było przejść dookoła. Tu wystawały, co są te dwie belki. Prawdopodobnie był taki pomost dla straży, że jak ktoś tam tędy szedł, jakiś nieprzyjaciel, tym korytarzykiem między jednym murem a drugim międzymurzem, to tutaj mogło mu coś spaść na głowę, prawda? I dostał się tutaj, tu już jest piętro wyżej, jak gdyby następna kontygnacja i dopiero tędy wchodził kiedyś na dziedziniec. Dlatego później dopiero zamurowano to. Jakie są na to dowody? Po pierwsze te mury, o których mówię, po drugie tutaj na wysokości, na tej kontygnacji, gdzie jest karczma, bo to jest właśnie dzisiejsza karczma w tym miejscu, w ścianie, w ogóle w samej tej ścianie na kilku piętrach, ale także tam na tych dolnych kontygnacjach były strzelnice. To po co byłaby strzelnica w tym miejscu, prawda, na swój własny dziedziniec? Prawdopodobnie już jest ostateczne miejsce. Jak ktoś by przeszedł cały ten zamek, jeszcze by nie zginął, jeszcze by się dostał na środku, to tu jeszcze go mogli z budynku mieszkalnego kropnąć. Ładne słowo, dziękuję bardzo. Ciekawostek, nie wiem, czy Państwo się orientują, ale jak na przykład, dlaczego w tą stronę, a nie przeciwną, prawda? Zazwyczaj jest się spraworęczny, więc trzyma w prawej ręce miecz, w lewej zatem tarczę. Dlatego ten kierunek był w tą stronę, a nie w tą. Dlatego, że po prostu w tym momencie, żeby się ochronić przed obrońcami, którzy byliby na murze, musiałby w prawym ręku trzymać tarczę. Skoro jak będzie trzymał w prawym ręku tarczę, to lewą stronę ręką nie powalczy. No chyba, że jest leworęczny, ale tych jest raczej mniejszych za przykład. A to jest też ciekawa rzecz, ciekawe zdjęcie. To jest właśnie to miejsce. Proszę zobaczyć, tu są te strzelnice. To jest ta kondygnacja trochę niższa, ona została potem i tu jest zamurowana. To jest, tego dzisiaj już nie ma. Na zamku. Znaczy jest ta ściana oczywiście, tu stoi, tu jest, w tym miejscu jest budynek stróżówka, tam są stróże, którzy pilnują zamku. Nawet
Nawet nie ma tych takich tutaj elementów architektury takiej neogotyckiej. I te strzelnice, jak się wejdzie na zamek i zwiedza się zamek, w tej sali na parterze, od środka można te strzelnice zobaczyć. Czyli one właśnie wychodzą na dawny dziedziniec. Mogę dalej? I jeszcze jest jedna rzecz, zamek, tak zwany zamek dolny. W ogóle odsłonięty w latach tak naprawdę w latach 50. Na co się składa na zamek dolny? Bo my mamy wizerunek, mamy tylko to, prawda? W tym momencie, jeśli chodzi o zamek. I fragment muru tutaj i z wieżą kwadratową z resztkami bramy miejskiej. Ja może podzielić się takim moim osobistym jakimś wspomnieniem, bo prowadząc różne lekcje na zamku w Będzinie, kiedyś tam młodzieży, szkół, liceów i tak dalej, Będziński. Szedłem w to miejsce i się pytałem, gdzie jest brama wjazdowa na zamek Będzin. Nikt tego nie wiedział. Bo skąd miał wiedzieć, tak szczerze powiedziawszy. I wtedy pojawił się pierwszy taki pomysł, żeby to miejsce wyeksponować, żeby pokazać, gdzie jest wjazd do zamku w Będzinie, że właśnie tam przez ten zamek dolny był wjazd. Tak się zaczęło, a potem się z tego zrodziła wielka koncepcja w ogóle odbudowy zamku dolnego. Mówię w dużym skrócie, do tej koncepcji jeszcze za chwilę nawiążemy. Ostatecznie, mimo że na początku ja miałem taki pomysł, żeby po prostu tylko zaznaczyć to miejsce, żeby jakąś tablicą, potem właśnie jakąś informacją, jakimś rysunkiem, prawda, rekonstrukcją, pokazać jak to wyglądało. Potem sprawy zaszły tak daleko, że powstał wielki projekt, a na końcu nie ukazało się nic. A to jest ciekawa rzecz, bo jeżeli się patrzy od strony ronda, prawda? Myśmy kiedyś zrobili takie doświadczenia, ale niestety nie znalazłem zdjęcia. Wzięliśmy zdjęcie, tak jakbyśmy dzisiaj zrobili zamek w Będzinie. Jest ten mur zamku dolny, bo ten, który tutaj biegnie tam właśnie dobre na tym lewym zdjęciu. I wystarczyło dać na ten budynek, na tą wieżę kwadratową i bramę dać daszek. Tak, grafik dał po prostu taki daszek, prawda? I proszę sobie wyobrazić, że zamek w Będzinie jest automatycznie dwukrotnie większy, wizualnie. Bo my tego muru nie widzimy. Widzimy tylko zamek górny, czyli to, co jest odbudowane, a tego praktycznie nie widać. W momencie, kiedy tam zrobiliśmy ten daszek, tak tylko na obrazku się okazało, że zamek jest znacznie większy. To jest właśnie na prawym zdjęciu, prawda? Jest dolna partia, dolna kondygnacja tej wieży kwadratowej zamku dolnego. Prawdopodobnie przypuszczaliśmy wtedy, że to jest była studnia, bo ta podróża płynęła, bo nie nadal, to dalej, ale płynęła czarna przemsza, więc prawdopodobnie tędy wybierano wodę i dostarczano na zamek. Mogę dalej? A to jest ta koncepcja, która powstała. Myślę, że może Państwo widzieli, bo nawet w dzienniku zachodnim swojego czasu pokazywano, znaczy jeden rysunek, może któryś z nich, nie pamiętam w tej chwili. Koncepcja bajkowa jest wzbudzająca duże kontrowersje. Zamek górny nieruszony w ogóle. Czyli to, co jest do dzisiaj, jest nieruszone, prawda? To, co jest takim ciemno-szarym kolorem zaznaczone na dole, są te mury zamku dolnego, które istnieją do dziś. To tak będę też nie wiadomo, na ile do tak 50. zostały nadbudowane, bo one wiadomo, że się kończą taką betonową wylewką, przecież nie średniowieczną, tylko dwudziestowieczną. Ta wieża kwadratowa, ona się wzięła stąd, że na tej najstarszej rycinie tej XVI-wiecznej, dokładnie taka sama w tym samym miejscu jest wieża. To jest właśnie nadbudowana ta wieża, której fundamenty są. Do dzisiaj na poprzednim zdjęciu widzieliśmy, a tam jest wieża branda. Dlaczego ten zamek wzbudził kontrowersję, to od razu widać, prawda? Przez tę konstrukcję szachuncową, czyli tak zwany pruski mur, to w Polsce mówimy. A tu okazuje się, że nazwa jest trochę myląca, no bo my kojarzymy, jak się zachował w Prusach. Na przykład, no ja jestem Porumianin z urodzenia i z miłości dawnej, więc tam taka architektura do dzisiaj istnieje, prawda? Oprócz gotyków w centrum, to przedmieścia są budowane właśnie z pruskiego muru, z tej konstrukcji szachuncowej. I tutaj niektóre, zwłaszcza Będzinianom, jak zobaczyli ten projekt, od razu, no nie, coś nie gra. I się okazuje, że są nagle jakby pewne, można to uzasadnić. Otóż w średniowieczu konstrukcja szachuncowa była bardzo powszechnie stosowana, także w Małopolsce. I na przykład się okazuje, że część kamienic w Krakowie ma taką konstrukcję, tylko że są otynkowane, tego nie widać. Ale to jest zbudowana konstrukcją tak zwanym pustym murem. A kto by dzisiaj kojarzył pusty mur z Krakowem? To była tylko koncepcja, która miała być jakby zaczątkiem pewnego dalszego działania.
z przyczyn różnych nie będziemy się tutaj rozbijać, generalnie chyba, bo wszystko nie zrobiono nic. A szkoda, bo były to pieniądze z Unii Europejskiej, już przyznane i to gdzieś tam się wszystko rozwinęło. Można było to zmienić, można było rzeczywiście, dobra, żeby nie raziło oczu, tą konstrukcję szachowcową zmienić, prawda, trochę inaczej. Ale koncepcja, no tylko te trzy obrazki, cała koncepcja była przefantastyczna. Tam były miejsca i dla braz rycerskich, rękodzieła różne, kuźnie i tak dalej, prawda, więc wszystko to miało miejsce. Ale nie ma. To dalej. To jest taka ilustracja, też ją sobie tutaj pozwoliłem pokazać. Ona trochę, to jest jedyny właściwie kontrargument do tego, co mówiłem, że tej konstrukcji zamku właśnie jest z tym budynkiem mieszkalnym, z kasztelem, w tej wersji, w jakiej to opowiadałem, dlatego, że to jest obraz w Kastworza, czy obraz, ołtarz w Kastworza w Krakowie. Powiększony mamy ten fragmencik. To uchodzi przez niektórych za zamek w Będzinie. Stworzony przez Kastworza. On przyjeżdżał międzynarodowego, a niektórym pewnie przyjeżdżał właśnie przez Będzin, więc mógł się napatrzyć troszeczkę na ten zamek. I rzeczywiście jest tam taka budowla przedstawiona, która pokazuje budynek mieszkalny z wieżą, tylko że właśnie ta wieża jest osobno i budynek mieszkalny osobno. Wieża okrągła, mury, brama, prawda? Nawet jest wieża kościoła, jak spojrzymy od strony czarnej przemszy, to dokładnie tak samo widzimy, ten taka czasta wieża tam w środku, to jest wieża, być może to jest wieża kościoła świętej Trójcy. Powiem dokładnie tak widać, między budynkiem mieszkalnym a wieżą okrągłą. To jest jakby wizualizacja, to co mówiłem, zamków w Będzinie, trochę inny, prawda, niż go dzisiaj widzimy. To są tylko takie zdjęcie, to była cała bryła, która się, no tak jak tak wtrować, można sobie chodzić, zwiedzać pomieszczenia i tak dalej, kurdycje, czyli te drewniane ganki dla obrońców budynek mieszkalny, wieża prawna, a nie tylko sama dziura w murze, ta bardzo wysoka wieża ogromna. Dalej. Zamek się łączy, kończy go zamku, żeby trochę o innych rzeczach wskazać, żeby powiedzieć. W Będzinie mamy do czynienia z murami miejskimi, które się łączą częściowo z zamkiem, znaczy w tej chwili tylko fragmencik mały koło kościoła biegną te mury. To jest zdjęcie sprzed odbudowy, bo te mury są obecnie odbudowane, czy odbudowane tak uładniowe, że tak powiem, bo w zasadzie wyglądają dokładnie taki sam. Więc mniej więcej co 50 metrów były takie baszty wykuszone, takie trzy ściany tylko, prawda? To jest mamy taką basztę tutaj. Od wewnątrz była otwarta, nie miała czterech ścian, tylko od zewnątrz. Te odcinki murów, mało kto sobie z tego nawet będzie nie zdaje sprawy. To jest fantastyczny zabytek, bo proszę mi pokazać miasto w Polsce. Naprawdę można policzyć na palcach jednej ręki, które by miało takie duże odcinki kamiennych murów. Nawet nie wiem, czy nie odcinek od bramy Floriańskiej w Krakowie jest krótszy. On oczywiście bardziej eksponowany, ładny przy samej bramie, ale krótszy. A tu rzeczywiście bardzo wyraźny, bardzo czytelny zarys miasta tego starego Kazimierzowskiego. No i się zachowały rzeczywiście te mury w kilku miejscach, na takich odcinkach dosyć dużych do dzisiaj. Obecnie są, tak jak mówię, ładnie są podświetlone, ładnie są odnowione, więc też warto je zobaczyć dalej. Całość się łączyła z kościołem. Kościół, który ma obecnie oczywiście wygląd barokowy, ta najstarsza część jest jak gdyby, no, pochodzi z XIV wieku. Nieprawdą jest to, co pisał kanton Miński, że to jest kaplica zamkowa. To jest normalny kościół parafialny, zwyczajny, nie wiem, skąd się to wzięło. Ja lubię kantona Miejskiego, bardzo wiele rzeczy ma, pisze naprawdę, miał wiele intuicji bardzo, bardzo dobrych, no, ale to akurat się pomylił. To są właśnie też fragment tych murów obwodowych, trochę oczywiście przerabiane, ale rzeczywiście te ślady właśnie w okolicach kościoła, w okolicach zamku do dzisiaj cały czas są. Dalej. To tak jak mówię, to sobie teraz będzie takich obrazków, takich zdjęć ładnych z tego albumu. Tu mamy kościół w całej okazałości. On też jest obecnie troszeczkę odnowiony. Zdjęcia były robione do książek kilka lat temu, natomiast obecnie jest kościół jest odnowiony, ale takie odnowienie tak naprawdę tylko takie zewnętrzne. On rzeczywiście wymaga bardzo poważnych takich ingerencji architektonicznej, ratowania tego. Nawet takie stowarzyszenie Ratujmy Kościół na Górce, dlatego że on po prostu wymaga naprawdę wielkiego nakładu pracy. Ale taka najstarsza sakralna budowla tutaj, jeśli chodzi o Będzin. To jest
To zdjęcie jest jedno z moich ulubionych, od razu mówię. Wygląda jak obraz jakiś malowany pastelami, a to jest fragment kościoła, taki mury, szkarpy, jakieś kwiaty, nie znam się na tym, jakie są kwiaty, takie uschnięte. To nie jest zdjęcie przelagane w Photoshopie. To jest po prostu zdjęcie, które zostało zrobione od tak i tak. Można dalej. Wnętrze kościoła oczywiście nie ma nic wspólnego już ani z gotykiem, ani z barokiem, taką ołtarz jest, ale tak jak większość kościołów w Polsce, prawda? Ja kiedyś nawet byłem bardzo zdegustowany tym. Ja tu z Torunia jeżdżę, prawda, gdzieś gotyk, piękna architektura, wchodzę do kościoła, mam okolę ołtarz. Ale od roku czy od dwóch naprawdę zaczynam doceniać barok. Fantastyczna epoka w polskiej kulturze, w literaturze. Poezję czytać ciężko. Natomiast no jest świetna. Jeśli chodzi o okres historii Polski, to bardzo polecam naprawdę okres staropolski z pierwszej Rzeczypospolitej, XVII wiek. To jest... Wtedy byliśmy potęgą, czego dzisiaj nie da się powiedzieć niestety. Przy okazji, to te stare miejsca, nie wiem, jeszcze, czyli zamek, mury, Korszów, to są te rzeczy, które pamiętają Kazimierza Wielkiego, a jeszcze będzie jedna taka rzecz. Ale później przy okazji rocznic związanych z urodzinami powstało kilka nowych. To jest jedna z tych rzeczy. To jest witraż w Kościele Świętej Trójcy z Kazimierzem Wielkim. Jest jeszcze jeden, znaczy właśnie inna część tego samego witraża. Zamek. O, tu jest, proszę Państwa, to jest to, co mówiłem. Ten mur mamy dzisiaj i daszek. Jak patrzymy na zamek z tej perspektywy, to tego muru praktycznie nie dostrzegamy. A wystarczy, że postawimy taki daszek, już ten zamek jest jak gdyby wizualnie dużo, dużo większy. To jest taka też próba. Nie wiem, czy to nie zostało zrobione też na podstawie tej naszej zabawy ze zdjęciami, którą kiedyś tam parę lat temu w Będzinie robiliśmy. To jest jeszcze jedna. I to jest też ciekawa rzecz w Będzinie. Niestety stan zachowania tego kamienia, po prawej stronie mamy oryginalny kamień, na dole taki jakby próbę rekonstrukcji rysunkowej, po lewej stronie kaplica. Na Domu Witowskim, to jest jedna z kamienic przy dzisiejszym placu Kazimierza Wielkiego, a w dawnym rynku jest tak zwany Dom Witowski. To jest gmerk Hilgiopusa. Gmerk, czyli to jak szlachta miała herby, prawda? Znaki rodowe, tak nie szlachta, ale też nie każdy, to chłopstwo nie, ale na przykład mieszczanie czy rzemieślnicy mieli gmerki. Zasada, czy jak gdyby funkcjonowanie jest bardzo podobne, tylko może mniej dobliwe, prawda? I to uchodzi w Będzinie za właśnie gmerki Hilgiopusa, pierwszego wójta będzińskiego, tego, który znał, czy musiał znać osobiście, skoro Kazimierz Wielki jemu dał przymierze lokacyjne, żeby zakładał miasto Będzin. To jest w historii, się pamięta, to Zasadźca się nazywało, prawda, przy prawie niemieckim. Nie wiem, czy uczą teraz na historii, tak się bardzo. W każdym razie, jeżeli to byłoby prawda, proszę Państwa, bo nikt tego tak właściwie do tego się nie przyłożył na zasadzie, żeby zrobić jakieś badania tego kamienia i tak dalej, ale jeżeli to rzeczywiście byłby XIV-wieczny gmerk wójtowski, to byłby jedyny w Polsce. Są gmerki XVI-wieczne, czy nawet późniejsze, liczne, w Krakowie, w Rukuszu nawet mamy ich dosyć sporo, ale wszystkie dużo, dużo późniejsze, jakichś rzemieślników, prawda, i tak dalej. A jeżeli to rzeczywiście byłby Hilgiopusa, no była taka koncepcja, że tutaj mamy orła, prawda, w tym owalu, a ta litera H, a według niektórych jest H i V jeszcze, czyli Wojt, wójt Hilgiopus. Nie chcę się rozwodzić, w ogóle słowo Hilko Etiopus też do końca nie wiadomo, kto to był. W Polsce imienia Hilko nie ma. Ciekawa rzecz, że w Czechach jest. Natomiast w ogóle tu o związkach Będzina z Czechami można dużo mówić. Sama nazwa miasta Będzin też jest prawdopodobnie czeska. Bo mówimy, że Będzin Gród, czyli Gród Bendy. Ale proszę Państwa, nie ma imienia Benda. No, nazwisko się w Polsce pojawia Benda. Natomiast w Czechach jest to bardzo popularne. Więc lud Benedowie i tak dalej, więc prawdopodobnie też to pochodzi nazwa jeszcze z czasów czeskich, kiedy Małopolska była przejściowo w rękach czeskich. Więc te słowo Będzin i te związki Będzina z Czechami być może są właśnie większe. W każdym razie, jeżeli to rzeczywiście byłby gmerk oryginalny tylko Hilgiopusa, no to byłaby rewelacja. Natomiast niestety na następnym zdjęciu to widać,
Akurat to nie jest ta kamienica, ale to mniej więcej tak. Tamta wygląda jeszcze gorzej, bo ma zabite, zamurowane okna. Pocztówka z lat 70. u góry po lewej stronie placu Kazimierza Wielkiego. No widać jeszcze, prawda, że to rynek jakiś, rzeczywiście jakieś takie ładne miejsce. Tak jak to wygląda dzisiaj, to jest to zdjęcie dolne. Nie boję się pokazać, nie jestem w Będzinie w Sosnowcu. Nikogo z was Będzina. Ale... jest? Był taki pan profesor z Uniwersytetu Śląskiego, który przyjechał przy prawie jakby nas na monografię Będzina. Jest jednym z autorów monografii Będzina. Chodził po Będzinie, a nie pochodzi z Zagłębia. Chodzi po Będzinie. W tym momencie sięga po telefon z mojej żony i mówi, że słuchaj, nie uwierzę, że jest takie miasto w Polsce. Przy czym to nie było pozytywne. Po prostu zaszokowany ilością ruin. Jakichś takich, znaczy ruin, nie ruin, zamków. Nie, to też właśnie budynków. Słynny dom Rudy Laskiej na przykład, prawda, że jest zielona, to szkoda mi to. W każdym razie to też jest pozostałość, można w jakimś sensie po Kazimierzu Wielkim będzie, czyli nazwa plac Kazimierza Wielkiego. Dawny rynek, no niestety dzisiaj mało kto będzie nie wie, że to jest rynek w ogóle dawny. Bardziej z rynkiem to kojarzą plac 3 Maja tak zwany. Znaczy on jest dopiero z końca XIX wieku, więc dużo, dużo późniejszy. Już nie mówię oczywiście o rynku w sensie targowiska, ale to miejsce w ogóle z rynkiem nie jest kojarzone. Tych kamienic tam, co mamy na tym zdjęciu po lewej stronie, połowy z nich już nie ma. Bo zbudowano drogę w latach 70. do Huty Katowice, prawda? Czyli wyburzono część miasta, oddzielono w ogóle zamek od miasta. To jest, dzisiaj jest to podawane jako przykład takiej zbrodni architektonicznej. Tak naprawdę, w jaki sposób się nie powinno robić, jak dzisiaj żaden urbanista by na coś takiego nie pozwolił, ale wtedy towarzysz Gierek zażyczył sobie, że ma być dwupasmowa droga do Huty Katowice, więc generalnie pół Będzina zniszczono. A droga służy do dzisiaj, nie mówię, że nie jest bardzo fajna, zupełnie można jechać szybko, prawda? Ale zamek został totalnie odcięty, w ogóle zburzono cały ten układ średniowieczny urbanistyczny, który był wcześniej. Dalej. Jest też takie miejsce w Będzinie, gdzie lubią sadzać drzewa, tam jest chyba 4 bodajże obecnie te dęby. Stąd jeden z nich jest poświęcony domu króla Kazimierza Wielkiego. Na razie niepodobny jest tam drzewko, ale za lat 100-200 jak przetrwa. Miejmy nadzieję, że my już tego nie doczekamy i będziemy tego widzieli, ale rzeczywiście tam bodajże jest jeszcze Jana III Sobieskiego, ofiar w Smoleńsku. Chyba posła Dolniaka, który też już nie pamiętam dokładnie, ale jest taka, jakby Państwo jechali od strony Dąbrowy do Będzina, po prawej stronie koło Lochów, po wyjścia do Lochów, to tam mniej więcej są te miejsca. A propos Lochów, żeby nikomu się nie kojarzyło, to nie ma nic wspólnego ze średniowieczem, ani z Kazimierzem Wielkim, to jest druga wojna światowa, ale zobaczyć warto. Nie wiem, czy jeszcze jest. Jest. To na końcu chciałem Państwu, dziękując, pokazać tylko właśnie książki, jeżeli to kogoś zainteresuje, jak nie ma wygody, to zostawię jedną. O tych związkach Kazimierza nad Przemszą, właśnie jest taka książka, w Będzinie powstała się książka Kazimierz nad Przemszą. Trochę doczytałem, taki esej, trochę ładnych zdjęć Krzyśka Michalskiego, który jest w fotografii, który zrobił dwie fantastyczne rzeczy o Będzinie. Jeden albo czarno-biały, to było zdjęcie takie zaoblone, a tutaj zrobił takie kolorowe. Ja tyle dziękuję, jeżeli Państwo mają ochotę o coś zapytać, jeśli chodzi o zwłaszcza o Będzin, króla Kazimierza Wielkiego i te sprawy, to jest na jakiś czas różne. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękujemy za właśnie taki esej na temat Zamku Będzińskiego i jego okolic. Mam nadzieję, że młodzież, która jest tutaj zgromadzona w naszej czytelni, miała już okazję zobaczyć Zamek Będziński, będąc albo z klasą na wycieczce, albo może z rodzicami, a może jakieś samotne wędrówki. W każdym razie polecamy, bo jest to miejsce chyba najbardziej w naszym regionie najstarsze zapewne, albo jedno z najstarszych, albo jedno z najstarszych. Proszę, czelać. Zamki nie mają, wielu rzeczy nie mają, tak. Czelać to ponad 700 chyba.
historii będzie nieco mniej, natomiast zapewne warto poznawać historię naszego regionu.